owocem ducha jest miłość. Pierwszym owocem, jakim syci nas Pan Bóg, jakim nas karmi, jest miłość. Skoro Pan Bóg chce nas nakarmić miłością, to znaczy, że tej miłości w nas nie ma, albo jest jej brak, albo nie do końca umiemy z niej korzystać. Pan Bóg, przychodząc, dając nam ducha, chce dać każdemu z nas miłość. Jaka ta miłość Boża jest? Jaką miłość chce nam Pan Bóg dać? Kto jest najpiękniejszym owocem miłości w historii świata? Pierwszym, najważniejszym, najpiękniejszym, najsmakowitszym owocem, który nas syci, jest Jezus. To On jest tym prawdziwym owocem miłości. Jeżeli chcesz, by Duch Święty przyszedł do Twojego serca, by Duch Boga Żywego wypełnił Twoje życie, Twoją codzienność, przyjmij najpiękniejszy owoc, jaki daje Ci Bóg. Tym owocem jest Jezus. Przyjmij Go tak, jak Maryja. Chciej przez te 9 dni zrobić wszystko i zrób, żeby to Twoje serce było czyste. Skorzystaj z sakramentu pokuty i pojednania. Wtedy Jezus przyjdzie z tym swoim owocem miłości. Jeżeli tej miłości Ci jest brak, jeżeli nie umiesz sobie poradzić z tą miłością, to Duch Święty przyjdzie za 9 dni i nauczy Cię kochać. Pokaże Ci takie kroki, takie ścieżki, takie drogi, gdzie zaczniesz kochać. Ale chciej przez te 9 dni na początku oczyścić swoje serce. Chciej przyjąć ten prawdziwy owoc miłości. Czego uczy nas ten owoc miłości? Czego uczy nas Jezus przede wszystkim? Jaka jest ta prawdziwa miłość? To jest miłość nieprzyjaciół. Pomyśl sobie przez te 9 dni, a najlepiej jeszcze dzisiaj, kto jest Twoim największym wrogiem? Kto jest Twoim największym nieprzyjacielem? Kto najbardziej Ci wchodzi w drogę? Kto najbardziej psuje Ci życie? I chciej powiedzieć dzisiaj Jezusowi, że Go bardzo kochasz. Kiedy apostołowie otrzymali Ducha Świętego, to właśnie szli do tych, którzy ich prześladowali i mówili im o miłości. Jeżeli Bóg daje mi owoc miłości, to powołuje mnie, bym szedł tam, gdzie nie chcę iść i mówić, i bym mówił ludziom, że Bóg ich kocha. Jonasz, kiedy Bóg go powołał, to został właśnie posłany do Niniwy, do kraju, który zabił jego rodzinę, zabił jego ziomków, jego rodaków. I on miał tam mówić o Bogu, który jest miłością. To jest posłanie na te 9 dni. To jest ten owoc. On jest bardzo smaczny. Spróbuj go.